Czarny Księżyc w Skorpionie. Pod koniec maja Księżyc przechodzi przez znak Skorpiona i tym samym zmienia się energia naszego astralnego pola. Ludzkość pokryje nowa energia, która przyniesie nam niepewność. W tym okresie ludzie doświadczą różnych stanów świadomości, zatem lepiej reagować na te negatywne zwiastuny. Pojawi się wiele wątpliwości co do wyboru zajęcia czy w relacjach. Wiele lęków w tym czasie będzie wspieranych przez naszą uwagę. Materializowanie się negatywnych wpływów będzie wyższe niż wpływów pozytywnych. Będzie się trzeba natrudzić, by wydarzyło się więcej pozytywnych sytuacji, a o złych wystarczy pomyśleć i przyciągniemy je. Lilith to znak tego, na jakim polu przyjdzie nam pracować, aby pomóc sobie i bliskim. W tym okresie trzeba pracować ze swymi lękami, czy są one uzasadnione, i z tymi, które wychodzą z głębokich programów rodowych, które będą zarządzać osobowością. Lilith w tym okresie daje nam poradę, by wejść do klatki z bestią i walczyć ze swymi obawami i lękami. Może pojawić się nieufność do samego siebie. Możemy zaprzeczać wszystkiemu, co wydawało nam się bliskie i natywne. Będzie trochę niezgody wśród archetypów i każdy archetyp może uruchomić własne życie. Dlatego ostrożnie kreujmy swe myśli. Lepiej działajmy. Tylko naturalny optymist może pomóc w tej sytuacji. Zbierzmy wszystkie archetypy i odpowiednio spójrzmy na świat. W jaki sposób Lilith będzie wpływała na przedstawicieli poszczególnych wibracji? Zwróćcie uwagę nie tylko na liczbę losu, ale także na liczbę podświadomości. Rady dla jedynki. Teraz musisz przejść przez trudne ścieżki dla siebie i zebrać wszystko na sam w jedną całość. Spróbuj przypomnieć sobie te sytuacje, które miały traumatyczny wpływ i przebuduj je we własnych wspomnieniach. Trzeba będzie prosić o przebaczenie u tych ludzi, których obraziłeś. Jeśli planujesz w tym okresie coś ważnego, to trzeba wziąć pod uwagę wszystkie szczegóły. Teraz los oceni twą hojność i jeśli robiłeś coś dla własnej korzyści, to sukcesu nie będzie. Rady dla dwójki. Twoja transformacja nie jest jeszcze gotowa. Jeśli coś planowałeś, a wyszło nie tak, jak powinno, oznaczało to będzie, że musisz zmienić do czegoś stosunek. Większy wpływ będzie tu miała karma, dlatego przyczyn niepowodzeń należy szukać w przeszłości. Jeśli teraz są przeszkody, by osiągnąć cel, pomyśl, w którym miejscu popełniłeś błąd. Ten błąd będzie dotykał także energii twych bliskich. Będzie to okres, w którym trudno będzie ci się wyluzować. Rady dla trójki. W tym okresie może nastąpić modyfikacja w twych kontaktach. Trudno będzie teraz próbować swych sił za granicą, jeśli chcesz wdrożyć jakiś projekt. W tym okresie trzeba wybierać bardzo ostrożnie. Jeśli wyjazd za granicę odbędzie się, to będzie to oznaczało, że już pokonałeś swe blokady, a kosmos daje ci teraz możliwość wejścia na nowy poziom. Partner, z którym zacieśnisz więź, to błogosławieństwo rodu. Rady dla czwórki. Każde lekkomyślne postępowanie w tym okresie może przynieść niepewność i strach. Wiele karmicznych połączeń może być związanych z dziećmi. Przyjdzie ci rozwiązywać problemy związane z dziećmi. Problem może pojawiać się tam, gdzie uparcie nie chciałeś go zobaczyć. Miejsca wydarzeń i pewnych okoliczności, których nie chciałeś zobaczyć, staną się numerem jeden i będą uparcie dawały o sobie znać. Mądrość może być wyodrębniona ze złożonego, negatywnego doświadczenia. Da o sobie znać nieodpracowanie różnych aspektów związanych z przeszłością. Jeśli twa dusza jeszcze komuś nie wybaczyła, nie puściła kogoś, dlatego może to wydarzyć się ponownie, ale w innej formie. Rady dla piątki. Teraz musisz prawidłowo odnieść się do swej misji. Po prostu naucz się ufać sobie, swoim instynktom i iść do przodu. Wszystko, czego dokonasz w tym okresie, stanie się ważną częścią twojej przyszłości, ponieważ wpływ przeszłości nieco słabnie. Przede wszystkim energia Lilith uderzy w twoje ideały i trzeba je zmienić. Jeśli chcesz osiągnąć szczęście, to ideały i priorytety będą musiały być zmienione, więc trzeba nad tym popracować przez cały ten okres. Całym sensem tej energii będzie nauka odróżniania dobra od zła. Rady dla szóstki. Teraz twoja kwantowa esencja przyciąga nowe pole informacyjne, dlatego można próbować swych sił na wiele sposobów i oceniać własne możliwości. Należy zachować ostrożność we wzajemnych relacjach. Może ci się wydawać, że spotkasz kogoś lepszego, ale przy nierozpoznaniu swych wewnętrznych mechanizmów w nowych miejscach dadzą o sobie znać negatywne przejawy. Odrzuć to dobrowolnie, na przykład uzależnienie od komfortu i wygody i rozpocznij pracę nad sobą. A wtedy odkryjesz, że przed tobą otwiera się nowa droga. Rady dla siódemki. Możesz zmienić swe zdanie i stosunek do tego, czego byłeś tak pewny.
Złożoność tego czasu polega na tym, by nauczyć się harmonizować rzeczywistość z życzeniami. Możesz chcieć jednego, a życie podaruje ci coś innego. Mogą układać się na nowo jakieś relacje, ale nie będziesz mógł tchnąć w nie życia, jeśli jest choć małe niedomówienie z przeszłości. Jeśli poczujesz zmęczenie i ociężałość, to będzie oznaczało, że nie rozstałeś się jeszcze z kimś do końca. Ważne w tym okresie, by nie być zbyt pewnym siebie, życie może pokazać odwrotną stronę. Rady dla ósemki. Źródła siły w tym okresie będą trochę wymieszane, dlatego trzeba stawiać kroki bardzo ostrożnie, a najważniejsze w tym jest to, że ta energia będzie cię odciągać od głównych spraw. Po prostu na drodze pojawią się sytuacje, które będą zakłócały lub coś w tym życiu stwarzały. Nie oznacza to, że nie będziesz mógł osiągnąć swych celów, jednak musisz uważać, by zachować równowagę energetyczną. Przyjdzie ci zmierzyć się z tymi duszami, które ignorowałeś w przeszłości. Rady dla dziewiątki. Aby zobaczyć całą sytuację prawidłowo, będziesz potrzebował wiedzy, a oznacza to, że przez jakiś czas potrzebna ci będzie samotność. Odizolowanie się, by określić, kim jesteś i jaka jest twoja droga. Bez takiego określenia siebie przyjdzie tylko chaos. Przyjdzie ci dokonać ogromnej selekcji przez cały ten okres. Los da wiele możliwości, wyboru i lepiej, abyś sam go dokonał, bo inaczej los zrobi to za ciebie. Był to fragment książki, która ukaże się w języku rosyjskim. Książka nosi tytuł Energia Lilith. Aby dowiedzieć się więcej i dostać się do tajemnic mistycznej planety Lilith, będą mogli Państwo śledzić nasze publikacje i zostać z nami.